Cześć, jak się nazywasz i skąd przyjechałeś? Nazywam się Tomasz Biskup, przyjechałem z Poznania. Czym zajmujesz się na co dzień? Prowadzę studio projektowania graficznego skupione na brandingu i identyfikacji wizualnej. W jakim celu przyjechałeś na konferencję? Przede wszystkim chciałem zobaczyć, jak się branża ma w stolicy. Chciałem poznać ludzi, których kojarzę z mediów społecznościowych, których projekty kojarzę, ale nie miałem im okazji nigdy przybić piątki, a dzisiaj mam taką okazję. Przyjechałem też dobrze się bawić, bo dzisiaj jest afterparty wieczorem, więc również w celach rozrywkowych. Oraz przyjechałem posłuchać kilku osób, które sobie bardzo cenię. Między innymi Anton and Irene, duo, które odkryłem jakiś czas temu i bardzo się nimi podjarałem, dlatego przyjechałem ich posłuchać. Czy poszukujesz teraz kogoś do współpracy? Nad jakim projektem ostatnio pracowałeś? Jak najbardziej poszukuję do współpracy w tej chwili kilku grafików skupionych na projektowaniu interfejsów i projektowaniu serwisów internetowych. Planuję w najbliższym czasie przeprowadzenie swojej firmy z Poznania do Warszawy, dlatego przyjechałem też tutaj się rozeznać i podpytać ludzi, gdzie pracują, w jakich warunkach pracują, być może nawiązać kontakt z jakimiś coworking space'ami. No i jak powolutku zrobię sobie tutaj rozeznanie i skontaktuję się z ludźmi, to wtedy prawdopodobnie rozpuszczę wici też na temat ewentualnej rekrutacji.